Poniedziałek 21 czerwca. Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie tutaj od nas z parafii ewangelickiej w Ostródzie. A ten dzisiejszy dzień chcemy rozpocząć oczywiście Bożym Słowem wyznaczonym na ten czas, które czytam wpierw z księgi proroka Izajasza z 12 rozdziału. Będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia i z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I fragment modlitwy, właściwie słów pieśni na dzień dzisiejszy. Jak wód czystych jeleń żąda, gdy z pragnienia pada mdły, tak i dusza ma wygląda, Duchu Święty, siły Twej. Bo bez Ciebie w sercach noc, wszelka nas opuszcza moc, bo my własną siłą swoją nie możemy mieć pokoju. Poniedziałkowe poranki bez wątpienia nie są czasem, który większość z nas lubi. No, może poza księżmi, którzy trzymają się zasady, że poniedziałek jest dniem wolnym od pracy. Ale dla większości z nas rzeczywiście te poniedziałki są trudne. Po weekendzie, po odpoczynku, po tym wytchnieniu i beztrosce, jaką możemy przeżywać w sobotę i niedzielę, przychodzi nam znowu zmierzyć się z wyzwaniami, z zadaniami, z problemami, z trudnościami. Musimy dźwigać ten ciężar i odpowiedzialność naszego życia, szczególnie tego życia związanego z pracą zawodową. I w poniedziałek, kiedy no właśnie wstajemy rano i mamy przed sobą te 5 długich dni pracy, bardzo często no, jesteśmy zmęczeni, przygnębieni, czy też przytłoczeni tym, co przed nami. Stąd też właśnie tak ważną rolę dla naszego zdrowia i samopoczucia mają chociażby właśnie weekendy, ale także i inne dni wolne, czy chociażby wolne popołudnia, a więc cały ten czas, który możemy poświęcić dla siebie, dla swoich najbliższych, dla rodziny, kiedy możemy na chwilę oderwać się od obowiązków, od zadań, spędzić trochę czasu na tym, co lubimy, z tymi, których kochamy, których lubimy. Potrzebujemy takiego wytchnienia, potrzebujemy od czasu do czasu naładować nasze akumulatory i odpocząć. To jest bez wątpienia bardzo ważna sprawa. Jednak ten wypoczynek też będzie niczym, jeśli zapomnimy o tym, który może nam dać takie prawdziwe wytchnienie. Nie tylko na chwilę przyćmić nasze trudy, nasze problemy, nasze doświadczenia, tak by na chwilę o nich zapomnieć, przez chwilę o nich nie myśleć, ale który naprawdę może ukoić nasze skołatane serca, który naprawdę może dać nam wytchnienie. A tym kimś jest oczywiście tylko i wyłącznie nasz Bóg. To On ma moc, by zmieniać nasze życie, to On ma moc, by wpływać na to nasze życie, to On swoim słowem, swoim sakramentem może nas wzmacniać, wskazywać drogę, pocieszać. To do Niego zwracamy się przecież z naszymi modlitwami, które także pomagają nam radzić sobie z tym, co nas spotyka. Także, drogi słuchaczu, kiedy dziś, być może nawet i w drodze do pracy, słuchasz tych moich słów, zachęcam Cię do tego, by właśnie poświęcić tę chwilę i powierzyć Panu Bogu cały zbliżający się tydzień. Te wszystkie sprawy, wszystkie obowiązki, wszystkie problemy, wszystko to, z czym przyjdzie Ci się mierzyć przez kolejne 5 dni, a może także i w dłuższej perspektywie. Powierzmy Panu Bogu nasze obowiązki, naszą pracę, nasze zadania, wszystko to, co istotne i ważne. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Głęboko wierzę i jestem przekonany, że to najlepsze, najpełniejsze ukojenie i wsparcie może nam dać tylko i wyłącznie nasz Pan Jezus Chrystus. I życzę wam tego, by i wam również
takie odpocznienie dał, byście znaleźli w nim pomoc, wsparcie i ukojenie na co dzień. Miłego dnia. Do zobaczenia.